Tutaj kiedyś było przejście, nie było tego przęsu, a był swobodny przepływ ludzi z jednego targowiska na drugie targowisko. Ludzie mogli sprawdzić, jaka jest cena butów na tym targowisku, na tamtym, po drugiej stronie, damskie rzeczy, różne. W związku z tym, co takiego się stało, że nie można, tak jak przedtem, przechodzić przez wytyczony szlak, przez utartą ścieżkę, tylko trzeba przechodzić przez właśnie rów z niebezpieczeństwem wpadnięcia do tego rowu. Jesteśmy na targowisku, to znaczy w pobliżu targowiska w Wieluniu, tak? Bo targowisko to jest, zdaje się, tam za murem. A tutaj jak się handluje? Tutaj by się dobrze handlowało, tylko nie ma kupujących. A gdzie są kupujący? Byli przecież. No i poszli. Ale poszli na targowisko, tak? Prawdopodobnie, może jeszcze wrócą. Ale trzeba im umożliwić, bo podobno, żeby tutaj się dostać, to trzeba przejść przez rów, przez tam okopy, trzeba się przekopać. Tak, nie ma. Tak dotychczas była furtka, tak w tej chwili nie ma przejścia. Nie ma komunikacji. Komuś zależało chyba na tym, żeby utrudnić to przejście takie. Ale komu? Władzy? Nie wiem, bo ja tu jestem tylko od tego, żeby sprzedawać. Nie wiem. Ktoś tutaj rządzi tym wszystkim. Ja nie wiem, no. Ludzie narzekają i to jest utrudnienie nie tylko dla młodzieży, ale przeważnie dla starszych, a przeważnie dla tego pana, który jeździ i dowozi tu herbatkę. No. Czyli nie polepszyło się, tylko pogorszyła ta sytuacja, tak? Na pewno się pogorszyła. Pan też tak uważa? Ja też tak zauważam. Ja ci powiem, kochany, co tu jest. Tam to jest innego właściciela, tu jest innego właściciela. No i konkurencja trwa, więc dlatego przejścia nie ma, nie? Ale kiedyś było tyle lat i było. Nie było, nie? A teraz nie wiem, co się porobiło. No, każdy na swój garnuszek, czy jak, przeszedł. No tak, no. Każdy do siebie. Spróbujemy się dowiedzieć, gdzie pies pogrzebany. No właśnie. No. Co pan tutaj pożebana? Co pan tutaj? No ale co, ogórki do jedzenia, do sadzenia, do czego? To są do sadzenia, nie? A to już są małosolne. Jak handlujecie, jak się kupuje na targowisku w Bielu? No nieźle. No, lepiej niż w sklepie. Nam się wydaje, że te same ogórki są, na przykład w Biedronce są droższe. Nie? No, tam chyba 3,99 mi się wydaje, a to kosztują 2,50. A teraz okazuje się, że tak, tu jest jedno targowisko, tam za betonem jest drugie targowisko. Obydwa zwiedzam i to. Czyli dla chcącego nie ma nic trudnego. Nie ma nic trudnego. Co sobota, my co piątek i co wtorek jestem. No i miło. Przez ileś lat. Piękne, spożyteczne. Wszystkiego dobrego. Jak się handluje? Dobrze. Czyli? Dobrze, czyli? Tutaj jest bardzo słabo. Jestem pierwszy raz, ale widzę, że słabo. Pierwszy raz to nie może pan się zniechęcać. No ja, pierwszy raz. Tutaj ludzie handlują od lat 8. No ja wiem, ja tu byłem ostatni raz 10 lat temu. Ale to byłem tam, gdzie jeszcze tego nie było. Tego płota, niczego jeszcze nie było. No ale to co, podoba się panu te zmiany? To tak ocenia pan pozytywnie? Pozytywnie. No to tu jest jedno, tu odbywa się jeden handel, tam odbywa się drugi handel. To co, tam elitarne materiały, a tutaj trochę gorsze, czy odwrotnie? Nie, no zależy, kto co, czego szuka. To co lubi, tak? Ma do wyboru, do koloru. W Wieluniu na targu nie tylko kupuje się spożywcze rzeczy, ale i ogrodzenia betonowe, panelowe, siatkę. Czyli producent dojechał do ludu. Tak, niech lud sobie obejrzy. Tak, jest Tomasza Mazowieckiego jesteśmy. O, Tomasza Mazowieckiego. Rozumiem, że każdy wtorek, piątek? Tylko wtorek. I jak handel? No, powolutku ludzie tak zaglądają, pytają, no już zamówienie było nawet jedno. No, tak okej. Czyli no. Rozumiem, konkurencja dla rodzimego biznesu z Tomaszowa Mazowieckiego, ulotki tam leżą, jak ktoś chce, może sobie wziąć, dokładnie. Gwarancja na wiek wieków? No, gwarancja na produkt? Nic nie ma wiecznie, wie pan. Nie. Dopóki się nie rozwali. tak jest. No. Dziękuję, wszystkiego dobrego. To jest taka brązowa torba, ale pusta. Ile kosztuje taka torba? Mówimy o tej torbie.
tak? I ona kosztuje 20 zł. Uważam, że cena super. Czy dużo ludzi jest zainteresowanych tym, co tutaj leży? Pytają, ale... Znaczy pytających dużo, a kupujących? Mało, mniej. A z jakiego powodu? Z braku pieniędzy chyba. Z braku pieniędzy? Myślę, może tak. Akurat, może to nie za taki artykuł pierwszej potrzeby. No też, no każdy kupuje to, co potrzebuje. Czyli każdy przychodzi, może sobie, jak to się mówi, pogrzebać, poszukać, wybrać, przebrać i kupić. Albo nie. Jak często pani? No to zależy, bardzo rzadko. To, no. My jesteśmy prywatna telewizja, proszę się nie obawiać. Właśnie mamy spotkanie dzisiaj z panią burmistrz i chcemy wiedzieć, co się tu stało takiego, że nagle nie ma komunikacji jednego targowiska z drugim. Właśnie. Najpierw była kłódka na zamek, a teraz włożyli sprzęsło betonowe, żeby, nie wiem, żeby ludzie tu może nie przychodzić, ale pieniążki płacimy za to, my nie stoimy za darmo. To znaczy najprawdopodobniej chodzi o tego, kto bierze pieniądze. Czyli tam miasto, a tutaj miasto też bierze? Tak, my też płacimy miastu. Czyli inkasenci z miasta przychodzą do was i płacą i kasują za plac. Tak, tak. To znaczy pani burmistrz ma za mało pieniędzy, po czym pan to sądzi? No, że ja zajmuję zamykoną, żeby nie było komunikacji między ludźmi. Do nas to jest nic, my tu mogliśmy stać, panie, ale klient nie przychodzi, nie klient, do klienta chodzi. Nie tylko to są... Musi chodzić dookoła, panie, porowa musi chodzić, nie? Ale przyjdą, nie? I nie tylko to jest targowisko dla sportowców, ale i dla osób w słusznym wieku też. Tak, tak. Ja idę stare babcie o maszka i po co to, uliczka była elegancko, przechodzili wszystko tego i handel szedł, inaczej było, nie? To może powinien się tym zainteresować ZUS, bo jakby renty z powodu niebezpieczeństwa przejścia przez rowy, przez te haszcze różne... ZUS to jest to innego. Nie tykajmy ZUS. No, nie, lepiej nie. To jest... Tutaj pytamy panią burmistrz, dlaczego? No właśnie, dlaczego? Dlaczego to zrobiła? Dziękuję. Tutaj była kiedyś była furtka, było przejścia, teraz rozumiem, że nie będzie pan szedł obok przez rów. Nie no, gdzieś trzeba przejść. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Rozmawiamy tutaj na tym targowisku i ludzie zadają pytanie, dlaczego pani burmistrz postanowiła zamknąć jedyne przejście z jednego targowiska. Nie wiem, czyja to jest decyzja, ale naprawdę to jest dziwne. Co najmniej dziwne. Nawet zdążyliśmy dowiedzieć się, że sprzedający tutaj i tam płacą jednakowy, jakby to, no po prostu za prowadzony handel. Inkasenci Urzędu Miasta przychodzą i kasują jednych i drugich. Natomiast tak jakby czują się takimi sprzedawcami drugiej kategorii. No to tym bardziej jest dziwne. Jak im się utrudnia, czemu to się robi przeciwko ludziom? No wydaje mi się, bo dla mnie to jest dodatkowe utrudnienie. Nawet jak patrzymy tutaj, to barierki zostały i ludzie jakby zapędzają się w tą stronę. Ale ludzie chodzą też z dziećmi tutaj, łatwo starsi. Starsi łatwo gdzieś tam skręcić nogę. I wydaje mi się, że każda władza powinna robić wszystko, żeby ludziom ułatwiać, a nie utrudniać. Chyba proste. Wydaje mi się, że ta decyzja o założeniu dodatkowego stałego przęsła powinna podlegać jeszcze jednej dyskusji. Myślę, że tak. Ja nie wiem, czyja to jest decyzja. Podobno pani burmistrz. No to naprawdę. Że podobno ma za dużo pieniędzy i nie chce tych pieniędzy tutaj. Nie chce pieniędzy od tych ludzi. To nie uwierzę. Ja też. Dziękuję. Dziękuję. Wszystko dobre. Chcę stawić tutaj takie przejście tylko dla sportowców. Dla sportowców. No to, tak, trzeba naprawdę dużo ćwiczyć. Może... Czyli trzeba skakać, tak? No, na kotyczce chyba trochę, albo zleć. No będzie to problem. Czyli będzie przejście problem. Nie dla każdego. Nie. W związku z tym tak patrzę, jak państwo idziecie sobie tutaj, tu jest rów, tutaj jedna pani przed chwilą powiedziała, że no to niech ten burmistrz przyjdzie i tutaj nogę złamie. No to tak jak na naszej ulicy, wie pan? Ale na jakiej ulicy? Na ulicy Kierocińskiej, też by się mógł przespacerować. Znaczy myślę, że trzeba by go tam zaprosić. Tak. No. Jak już przy okazji będzie poprzedni tutaj. Poprzedni burmistrz tak, był, ale niestety nie wiadomo, czy dojdzie. W tym zakresie nie zadziałał. Jeżeli przejdzie tą trasą, czy do nas dojdzie. Znaczy to w takim razie wniosek, żeby zaczął od Kierocińskiej. Tak, będzie łatwiej. I później nie. Przyszedł tędy, tak? Czy granicą, tak? Już zostanie. Nie, i go tu dopilnujemy, żeby przeszedł przez tą ścieżkę zdrowia. I skakał o tyczce. Nie przeskadzamy w zakupach. Dzień dobrego.